Okej, witam wszystkich serdecznie, zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy. Lecimy dalej. Nawet i bez tego biegać. W końcu jestem taki piękny. Okej. Ostatnio tam przywołaliśmy NPC-a, który jest w kapliczce. Joel. Joel daje darmowe. Darmowe punkty. Do statystyk rozdaje. Maksymalnie można 5 uzyskać po zrobieniu questa. Dobra, jesteśmy w wiosce. W wiosce musimy wykonać zadanie dla naszego przyjaciela Greirata, złodziejeczka, którego uratowaliśmy poprzednio. Musimy znaleźć jego kochaną Lorettę. Jak się zbugował pięknie. Ajsik. Momencik, zobaczę tylko. Dobrze, nagrywasz. Co tu wisi? O, ciało Lorety. Tutaj wisi ciało dziewczyny naszego przesympatycznego NPC-a Greirata. No, ależ oni są irytujący. Masakrycznie irytujący. Muszę dodać sobie taki licznik śmierci. Muszę zobaczyć, jak to się robi. Dobra. Idę. Muszę zbierać wszystko, co się da. Ty biegniesz za mną, chłopczyku. Można takiego triku dokonać. Rzucając bomby w te beczki. One wybuchną, jak ktoś ma miecz zaklęty na ogień lub chaos.
To również może wybuchnąć przez przypadek, jak coś trafić, to... Tak właśnie może być. No dobra, no co, ja tu nie będę się ceregielił. Zbieram co moja. Będę uciekał stąd. I tak tu wrócę, tą drogę. Kurde, no jajca se robisz. Jakbyśmy podeszli tu od razu, to dwóch się ruszyło. No tak. Jeden. Dobrze, pozbieramy przedmioty i się wrócimy. Ouch. No, nie wierzę, że ty tu idziesz. A jednak. Dobra, mamy tu okienko. Będziemy uwolnić NPC-a. Tutaj jest item. Dobra, zestrzelone. Chciałbyś. I ma dotykanka. Tak, te... Co, opcje telekowe są fajne, ale to długie. Pytał nas, czy chcemy mu pomóc. Tak, czy on nam pomoże, takie to. Wysłaliśmy go do kapliczki. Okej. Ten tu ma takie deski na plecach i nie można go przez to spakstębować. Dobra. W Lords of the Fallen tak właśnie jest, że jak ktoś nosi z tyłu tarczę. O jest. Udało ci się. To strzały czy jakieś ataki tyłu są częściowo blokowane. Ja pierdzie. Czy ja mam już? Mam już.
Chodź tu. Jezu. Uwielbiam to miejsce. Takie proste do przejścia. Znowu się uratowałem. Oh yeah. Ooh, klapka. Another Nazi key. Tak, tak. Przyjazna klatka. No, mógłbyś tak wejść łaskawie. Dzięki, że zszedłeś. Prawie spadłem. Dobra, tu możemy pierwszy kowenant zdobyć. To jest item, ale trzeba go niestety na dół zrzucić. Chociaż mogłem go z tej strony sturlać, ale dobra. Never mind. Wchodzimy temu panu do klatki z tyłu do pojemnika na śmieci. I ona zrzuca do takiej jamy. Nie spotykamy innego NPC-a, który nam daje kowenant, pierwszy kowenant. Ten kowenant jest związany z czarem. Z mieczem, z kataną, ale żeby dostać to trzeba mieć wyfermione 10 tak zwanych kajdan. A 30, żeby dostać czar piromancji. Dobra, i tutaj możemy, jak będziemy mieli te kajdany, będziemy mogli sobie powiększyć naszą przynależność do danego kowenantu. Tak jak mówię, każdy kowenant wyda się 10 odpowiednich itemów, dostaje się jedną rzecz, a 30 mogę dostać drugą rzecz. Są to pierścienie, miecze, czary, kostury. Dobra. Czekamy, aż ta karawana przejdzie. Szczurki, uwielbiam szczurki. Zaskakująco dobrze poszło. Lepiej wyciągnąć te dwa małe szczurki, ponieważ za tą mgłą jest coś większego. Coś co przypomina mi Dark Souls 1. To trochę też mniejsze. Dark Souls 1 był taki wielki szczura.
Dobra, tam jest ta szczurka, którą potrzebujemy. Bo ona nam da kamyk, którym zakleniamy naszą katanę na ostrą. Bo zręcznościowe bronie skalują się właśnie. No idź. O. Zniknęła, więc robimy taki trik. Wychodzimy z gry. Wchodzimy z powrotem. Ta paskudna jaszczurka pojawi. Dobra, cofniemy się po parę rzeczy, które ominęliśmy. Tego co zabijemy. Ten młot wypada bardzo rzadko. Ten mnie już zauważył. Ćwok idzie za mną zresztą. Dobra, dobra. Dobra, dobra. No. Chociaż 3800 to nie takie dobre. Zyskamy tą kasę. Okej, dobrze, że tu spadłaś. Przyoszczędziłaś mi trochę czasu. Tu mamy itemek. Łamek. Jezu. Koleś. Będzie niespodzianka. Znowu kilka Titanic Shardów, żeby się upgrade'ować naszą broń. Tu z góry skoczą na nas dwa smerty. Ach, te klatki, o, można je zaznaczyć. Wiadomo, które są wrogami. Ten na przykład w ogóle nie. Ten. Ale jak namierzymy lock-on, wtedy wiemy, która jest złą. Dobra, żeby tu wejść, to trzeba iść na górę. Dobra, rozwalamy to. Wyekwipuję sobie chłodnia. No i tu mamy pułapkę podwójną. Haha, dziura. I to. No tu znajdujemy kowenant słońca. Drugi, dobrze. Otwieramy. Praise the sun.
I tym sposobem wyczyściliśmy bardzo dużą część tej wioski. Uhuhu. A czy ja wziąłem wszystko? Auć, ale ty masz zasięg. Tu coś było jeszcze. Tak. No dobrze, malutka dusza. Ale w każdym następnym MG są te same miejsce te dusze, ale one są większe. Chyba jednak będę musiał ten łuk nosić. Gdzie to dziadostwo spadło? Dobra, ucieczka do kapliczki. Sprzedajemy duszę. Czy ja mogę już? Chyba jeszcze nie mogę. Zaklnij. Muszę zdobyć węgiel. Hey, be careful. I don't want to set. Ah, geez, what? Dobra, ale mamy już więcej butelek. Well, very well, then take. Brawa, łączy się most. Skoro mam ten łuk, kurde. Dobra, teraz, że wziąłem jako dar pogrzebowy tą oto gałązkę, to teraz nie będzie do nas... Dobra. Strzelał pewien NPC. Jesus. Jak ktoś chce tutaj zabić Hodrika i zdobyć pierwsze kajdany, to ma szansę to zrobić, tylko musi być rozpalony żarem. Czynasz sobie.
Dobra, on może czasami... sparować nas. Kurde... przecież się... leczyłem, Patryk. No i musimy tak farmić na graczach. Tam na górze jest łucznik. Wielki gigant. Gdybyśmy nie mieli tej gałązki, to on by do nas strzelał też. Do wszystkiego on strzelałby. I tak. Mamy wsparcie lotnicze. Spokój. Na zbieranie itemów. Tu jest pierwsze wzmocnienie Estusa. I za każdym łukiem będziemy mogli więcej się leczyć. No jak ładnie wyczyścił. A, pułapka na górze. Widać cię. Secik. No i pierwsze prochy. Popioły grabarza. To się oddaje tej dalszej kopicie. W kapliczce, żeby ona nam dawała różne inne rzeczy. Czy ofertę swoją poszerzy. Nie ma tu nikogo? Za tobą. Koleżko. Tutaj za nami jest kosa i temek. To nagranie teraz trochę zwiększyłem bitrate. Zobaczymy jak to wyjdzie. Za nami jest boss. Jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. Nic nie zostawiłeś? Jesus fucking Christ. Trochę... was pogięło. Mogę zginąć teraz. Na pewno zginę. No ale dobrze. Uzbierałem wszystko co chciałem. Mam nadzieję, że to szybko będą. W sumie to mogłem iść od ogniska innego, będzie bliżej. Dużo klifu. O, jak ładnie kolega biegał. Pewnie szuka jakiegoś towarzysza. Broni. Dobra, poczekamy aż ta karawana przejdzie. Pielgrzymka ale częstochowe. Moje dusze, kurde, one są tam przy tych psach. Dobra, mam nadzieję, że się pojawia zna.
kurde. Kundla zasrana. Zapchlona. Kundlarze. No, skacz, Sekiro. Naprawdę. Tam na górze jest ten item. Dobra, to jest strażnik. Pewnej niewidomej, niedoszłej strażniczki. Która jest tam. Do której musimy się dostać od drugiej strony. Tu spotykamy najsympatyczniejszego człowieka z wszystkich. Poza Greyrat. I poza Sunbro. Ale w tej części to chyba Greyrat jest najlepszy. Tak, tak, nie wiesz jak się dostać do wieży. Bo nie wiesz, że ta winda jest dwustronna. Trzeba mu pokazać, jak należy to zrobić. Dusza. A, generalnie tu się przychodzi do tego giganta, jeśli się nie bierze tej gałązki od razu. I on nam pomaga. Trzy razy nam pomaga. Koniec gry, tu trzeba przejść do niego. Dobra, tu jest taka łatka, trzeba skoczyć. Tak, tak. Ten jest to niesamowity koleś. No! Well, it's too late now. I seek word of the Knights of Katamina. Kurde. Poczynasz sobie. Ty, Zigwart, może byś coś zrobił z tym kolesiem. Dobra, uratuję cię, Zigwart, już te Polaku jeden zginiesz. On nam da dwa gesty. Zigbrał, który można wymienić w gniazdko. Na pewien ten. Dobra. Trochę mało mam tych eśtusiów. Blady język, kolejny rakowy nam tu item. Niektóre kowenanty się bardzo łatwo farmi, a inne dosyć trudno. Najlepiej online na innych graczach, ale można też offline. Dobra, te klatki się zaraz spierdzielą na mnie. Chyba to jest nic. Najbardziej wkurzające są te pieski.
No proszę, coraz gorzej. Ups, ups. Tu będzie najgorsza przeprawa. Jak ona mnie pacnie, to jest koniec. No, udało się. Dobra. Pierścień i mniejsze obciążenie, jak mam na sobie w stosunku do tego, co mogę dźwignąć, tym większe będę zadawał obrażenia i bonus, że lata się prawie nago. No, jest fajna rzecz do SL1, tak się naprawdę w lekkich ciuszkach lata. Kolejny super pierścień regeneruje nam stamina. No okej, zebrałem wszystko. Tamtąd ruszyliśmy w naszą podróż. Wysoka ściana Latrik. Jezu, serio. Żeby tego smoka przygonić. Wolnimy Greyrata. Mamy popkołę. Kup. Czy ty masz, kobieto? Strzał nie ma. Co? To mam nadzieję, że z to wystarczy. Ashen One, Bish. No, zamiast tak ciskać duszę, to można je nie sprzedawać. To szybsze. Jeszcze sobie ulepszę miecz. Wzmocnij broń. Aha, 4 z 6. Sobie już ulepszyłam broń. Jezu, nie gadaj tyle, kobieta. Z tym NPC-em można pogadać. Daje nam geścik. Mówi nam o pewnej misji, o pewnej wosie i tak dalej, bla bla bla. Aha, przyzwaliśmy tu takiego NPC-a, który nam może dać 5 darmowych eweli. 5 darmowych chłopak nam daje. Musimy zginąć niestety.
parę razy, żeby on nam to dał. Musimy mieć efekt pustego, który się pojawi po pierwszym zgonie na górze. Aha, on nam może dać jeszcze gest. Jakby porozmawiamy. Do platyny. Jak znalazł. Tak, dajemy mu kość. Trochę się załamał, ale to nic. Kupimy sobie to. Tutaj mamy naszego piromantę, którego uwolniliśmy. Trzeba odejść od niego i wrócić. Co? I mamy gest. Dobra, żeby do tego Greyrata skończyć z nim. Jakby pewną część questa, robimy podróż z kapliczki do kapliczki, nie? To jest najlepsze. Później możemy zapomnieć o tym, co lepiej to zagrać. On jest w żałobie. Okej, dostaliśmy gest. To mówię, dopóki tego nie będziemy robić, to zapomnimy, a to po bossach każdy. W pewnym momencie ten questline się skończy, już nie zrobimy. I jeszcze raz. Dobra, teraz już zakończone. Tak, pozwólmy mu iść plądrować. Przyniesie nam różne towary nowe. Okej. Dobra, idziemy dalej zwiedzać wioskę. Palący się most, bo mamy kluczyk. Którym otworzymy. Chyba nie chcę z tobą walczyć. Tak, mamy ulepszacz do Estusa, więc można to zrobić w kapliczce przy głównym ognisku. Sobie polepszyć. Żyje. No, mam już dosyć sporo tych machnięć. Teraz będę w siłę ataku. Okay. Szkielety czasami mają świecące oczy, więc potrafią dwa razy się ożywić. Trzeba mieć błogosławioną broń lub miecz Anri, żeby za pierwszym razem dechły. Okej, nam brakowało dwa chyba, nie? Już tu będziemy chyba mieć na kolejne ulepszenie. Kasy nie ma.
Te szczury. Ja myślałem, że mnie jeszcze zaczepi. Rudas. Spotykamy Irene, niedoszłą strażniczkę. Bardzo podobne zresztą do Dark Souls 1. Tylko że tamta była niemową, ta jest niewidoma. Tak, przyjmujemy ją na służbę. No nie sprzedawała cuda. Już piromantę mamy. Cudotwórczynię też. Jeszcze został nam czarodziej. Pani od heksów, czyli czarnej magii. Dobra, czyli tutaj mam takiego mini bossa z ADHD lekkim. Ale mamy tutaj ognisko, więc ma co pękać. Trzeba go obchodzić. Jezus, gościu. Dobra, można tu wbiegać. I za nim. Dobrze. Czyli co, pójdę się ulepszyć. Zabijemy bossa obszaru. Przepędzimy smoka z pierwszej lokacji i zakończymy ten odcinek. Bardzo godzina się robiłem, będę robił takie pełne lokacje. Ulepszymy Estusia. Dobra, od tego tutaj ogniska mnie szybciej będzie do bossa. Zabiję bossa i może się uda jeszcze pójść za smoka przepędzić, bo zobaczę, czy będzie godzina. 10 minut gdzieś będzie jeszcze, może zdążę. Organizuj dobytek. Porządek musi być, nie?
Ach, nie ta strona. Dobra, wyekwipuję sobie jeszcze to. Na tego bossa ogień jest wręcz pożądany. A, jeszcze tu jest item dusza. No, myślę, że tak godzinę będę się mieścił z odcinkiem, ale będę robił całe lokacje. Trochę na takim mini speedrunie, ale wszystko będę raczej zbierał i objaśniał. Tych przydupasów pozbyć. Proszę, nie ugięty. Rozwalona. Dobrze. Chyba najpierw ręka, później kostka, później jaja. Z tyłu ma też takie może nas chwycić, ale już mu się nie uda. No te wrzody trzeba rozwalać generalnie. Tak, dostaliśmy taki item, wiec transpozycyjny, który oddamy tutaj pewnemu panu. Dark Souls 1 też jest intra. Pomijany biedak. A tu już się pojawił jeden pan. Jak w pierwszej lokacji dotrzemy do drugiego wińska i go odpalimy tam. What? Leonardo. Dobra, dajmy mu piec. Będziemy mogli robić bronie różne. Sposób i czary i inne rzeczy. Dobra, zobaczymy, czy ten poszedł. Bo on daje geścik jeszcze i kluczyk. Okej, chyba się nic z tego nie będzie, ale przyniosę się w to samo miejsce z tego samego. Zawsze działa. Ale to chyba zdążymy jeszcze tego smoka dokończyć quest. Okej. What's
Very well then. Farewell, Ashen One. Dał nam klucz do wieży. Dobra, pójdę do tej wieży. Zrobię to i przegonię tego smoka i skończę ten odcinek. Sam raz wyrobię się godzinę. Tak, musimy tu wrócić. Jest, Maria. Ten jakiś sprytny. Dobra, tu mamy te drzwi. Do niego chyba się nie da zakraść. Ale zjebałem. Śmierty debilu. Kurwa. Dark Souls 1. To on wysysał dusza. Człowieczeństwo, przepraszam. Ktoś miał człowieczeństwa dużo. Bo mnie też, że zabijał, wysysając nas. Jeszcze zabierał nam duszę, tak samo jak w Bloodborne. Wysysacze mózgów, tak zwani. Kurwa. Zabierali nam wgląd. Tak ci zabierali nam człowieczeństwo. No, będę miał zdążył. Te 5 minut. Jesus. Bosik to jest. Ja pierdolę serio. No kurwa. Dobra, i daje, on nam daje kule babula do najazdów. Dobra, tylko przegonię tego smoka i zakończymy na tym ten odcinek. 3 minuty. Naraz.
tym samym ta lokacja będzie. Jakby wyczyszczona. O, widać jego pasek, już mu się kończy. Nie trzeba mu całego zdjąć, on ucieknie. I zostawi nam Large Titanic, ten duży. No dalej. Kończ. Dobra. Poleciał. Dobra. Do następnego odcinka. Dzięki za uwagę. Zapraszam na mój kanał na Twitcha. Rafi 2016.